Cześć, tu Laura, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi ulubieńcami wakacyjnymi, dokładniej z 10 rzeczami, o których nie mogę zapomnieć i chyba Wy też nie powinniście zapomnieć, wyjeżdżając gdzieś na wakacje. I nieważne, czy to jest jeziorko, czy to jest morze, czy to są góry, czy gdziekolwiek byście właściwie na kilka dni nie pojechali, to o tych rzeczach zapomnieć po prostu nie można. Przynajmniej ja nie mogę, bo to będą moje ulubieńcy, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. I zaczynamy już. Nie ma co przedłużać. Zaczniemy od rzeczy dla mnie najważniejszej. Jest to filtr. Akurat nie jest to mój filtr, bo to jest 30. Ja osobiście kupuję zawsze 15, później 10, czasem tą chyba 6. Zależy, gdzie jadę, na jak długo i czy jestem opalona, czy po prostu jestem świeżo po zimie, czyli blada. Także to wszystko zależy, ale nie zapominam nigdy o filtrze, kiedy jadę właśnie nad morze, nad jezioro, czy w ogóle spędzam cały dzień gdzieś na dworzu. Ramiona, nos, dekolt, w ogóle twarz to jest rzecz dla mnie podstawowa. Nogi rzadko kiedy się przypalają, ale właśnie ramiona, dekolt i twarz to jest dla mnie sprawa po prostu obowiązkowa, bez której sobie nie wyobrażam żadnego wyjazdu, ponieważ nie cierpię spalonej twarzy i takiej, wiecie, czerwonej opalenizny. Komary tu latają. Właśnie, jeśli chodzi o komary, w tym roku komary są straszne, nie wiem czy u Was też, ale u mnie tutaj na Pomorzu, w Trójmieście, gryzą straszliwie mocno, dlatego płyn na komary i kleszcze to jest akurat, uchroni nas troszeczkę przed tymi ukąszeniami, które później bolą. A jeśli te ukąszenia już są, to sprawdzi się taki żel, ja mam akurat żel łagodzący z ziai. Powiem Wam szczerze, że nie jest to najlepszy żel, jaki używałam, nie pomoże Wam jakoś wspaniale, ale warto coś takiego mieć i sobie ten ból troszeczkę złagodzić, kiedy ta skóra po ukąszeniu strasznie swędzi. Dlatego te dwie rzeczy zawsze mam od siebie gdzieś tam po prostu w torbie. Latem łatwo o podrażnienia skóry, przede wszystkim twarzy lub ramion, kiedy może się ona zaczerwienić przez właśnie nadmiar promieni słonecznych. Ja wtedy sięgam po wodę termalną i zresztą używam jej na okrągło cały rok, ale latem jest takim moim niezbędnikiem wakacyjnym. Woda termalna z minerałami i fajnie właśnie koi te wszystkie zaczerwienienia, podrażnienia i tym podobne. Nie wyobrażam sobie bez niej wakacji. Kolejna rzecz to jest taki słój. Akurat mam tutaj kiwi, oczywiście tutaj ze słomką, dostałam go od Marceliny na urodziny, dziękuję. Sprawdza się super, jest to taki mój naprawdę najbardziej praktyczny tego roku przedmiot do picia czy do jedzenia, ponieważ staram się go mieć zawsze ze sobą, a przez to, że jest taki ładny, fajny i podręczny, to piję naprawdę dużo, bo tutaj wejdzie chyba z 400 ml, naprawdę bardzo dużo, dlatego bardzo dużo latem piję, dlatego fajnie mieć taki jakiś ciekawy słoik, jakiś fajny bidon, bo wtedy częściej sięgacie po wodę, a wiadomo, że latem jest to bardzo ważne, żeby dużo pić. Kolejna rzecz to mgiełka do ciała. Ja latem raczej nie używam perfum, znaczy jeśli chodzi o właśnie wyjazdy, tak? Jedziemy gdzieś w góry, jedziemy gdzieś nad morze czy nad jeziorko, to się nie perfumuje, ale sięgam wtedy po taką lekką mgiełkę, ona ma taki słodki, słodki zapach, ja słodkie zapachy uwielbiam, to jest akurat Victoria's Secret. I jaki to jest zapach, nie wiem dokładnie, ale myślę, że po samej buteleczce możecie się rozejrzeć, jak już ją widzicie, ponieważ wiele tych zapachów z Victoria nie ma. Ta mgiełka naprawdę bardzo ładnie pachnie, ale nie utrzymuje się jakoś specjalnie długo. Jednak fajnie gdzieś tam, jak wracam z plaży czy skądkolwiek, po prostu się psiknąć, czuję się wtedy taka troszkę odświeżona. Kolejna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie wyjazdów, to suchy szampon. Akurat proszę nie patrzcie na markę, ponieważ ja jestem wierna szamponom suchym z Batiste, które akurat mi się wszystkie skończyły. Aktualnie ten testuję, dlatego nie jest to mój ulubieniec, ale w ogóle suchy szampon do włosów, kiedy szczególnie po jakimś plażowaniu, po spędzeniu jakiegoś aktywnego dniu, na przykład ostatnio byliśmy w parku linowym, miałam ze 2 godziny ciasny taki hełm na głowie, kask i miałam całe włosy takie już, wiecie, nieświeże, dlatego wtedy przydałby się taki suchy szampon, którego zresztą nie wzięłam, ale tak, ale na wyjazdy zawsze go biorę i zawsze się przydaje, takie szybkie odświeżenie skóry, nie skóry, tylko włosów. Kolejny produkt, który zabieram zawsze ze sobą, jest to żel antybakteryjny do rąk. Ten żel akurat był dostępny, jest dalej w lipcowym Big Glossy. Używałam go już, używaliśmy już go z moimi znajomymi wiele razy i bardzo go lubię, ma piękny zapach. Teraz przypomnę, czy to był ten słodki. To jest taki
Nie, to jest taki cytrusowy, ale powiem wam, że to jest pierwszy żel do rąk, który używam i nie śmierdzi tak mocno alkoholem. Wiadomo, ten alkohol tam jest, bo bez użycia wody nam te ręce myje, ale naprawdę nie śmierdzi mocno, a właśnie pachnie takim lekko, takimi lekkimi cytrusami, coś takiego, dlatego ten taki żel mam zawsze przynajmniej w torebce, w plecaku, gdziekolwiek nie idę, to gdzieś tam szybko mogę sobie ręce umyć, bo nie lubię takich klejących, lepkich rąk, a często na przykład po, nie wiem, wacie cukrowej, czy gdzieś tam jak jesteście nad morzem, to te ręce później się lepią. Dlatego mam zawsze przy sobie. W ogóle zapomniałam liczyć, ale teraz będzie ósma rzecz, bez której sobie nie wyobrażam wakacji, to będzie kapelusz. Kiedyś kapeluszy nie nosiłam, ale z wiekiem zaczęłam mocniej dbać o ochronę swojej głowy, czy oczu, czy to w ogóle twarzy i nie wyobrażam sobie wakacji bez kapelusza i spędzeniu dnia na słońcu bez właśnie ochrony i włosów, i w ogóle głowy, żeby jakieś wieczorem bóle nie zrobiły się, prawda, od przedawkowania słońca. I jeśli chodzi właśnie o oczy, to wakacje to przymusowe okulary. Ja teraz, jak widzicie, mam na głowie takie okulary, to są takie zwyklaki gdzieś tam z Allegro, ale ja je noszę tylko właśnie jak nagrywam, jak robię jakieś zdjęcia, czy żeby fajnie wyglądały, natomiast bardzo wam polecam zaopatrzyć się w dobre okulary. Ja tutaj mam akurat okulary, które po prostu kupiłam u optyka. Nie pamiętam, ile za nie dałam, myślę, że około 60-70 zł, ale powiem wam szczerze, że naprawdę warto zainwestować w dobre okulary przeciwsłoneczne. Także ja osobiście naprawdę nie polecam kupować okularów na bazarach, czy gdzieś tam właśnie na stoiskach nad morzem, czy w galeriach handlowych, bo te okulary mogą wam niekiedy zaszkodzić bardziej niż oczy ochronić. Dlatego dobrze jest zainwestować w takie lepsze okulary, które faktycznie was ochronią. Natomiast muszę wam powiedzieć też, żebyście nie przesadzali z noszeniem, ponieważ ja tak się przyzwyczaiłam do nich, że po prostu nie muszę mrużyć oczu, że teraz na światło dzienne troszkę reaguje gorzej i oczy nie mogą mi się przyzwyczaić. Teraz trochę się zmuszam, żeby je nie ubrać, a słońca nie ma, no ale no mówię, tak się do nich przyzwyczaiłam, że ciężko mi się teraz w ciągu dnia nie nosi okularów, dlatego trzeba troszeczkę też uważać, bo aż za dobrze chronią przed tym światłem, przed słońcem. I to tak naprawdę było tyle. To było 10 rzeczy, które ja zabiorę ze sobą na mój wyjazd. Jak widzicie, z tyłu jest mój basen, dlatego tu jest pełno komarów, ale to nic, basen jest i to najważniejsze. Gdzieś tu z tyłu w tyle, nie wiem, czy biegał doler. Piesek mojej siostry znowu jest ze mną i ma też jakieś muszki. Pokażesz się, czy nie? No chodź. O, widzieliście go przez chwilę. No chodź tu. Tak, dolarek, tu jest. Pokaż się. Dzień dobry, to ja. Tu jest dolarek. Dobrze. O, już masz ślinę na nosie. Także to na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmach. Pa! A i koniecznie mi napiszcie, jeśli wy macie jakichś swoich takich ulubieńców, takie rzeczy, które musicie zapakować do plecaka. Chętnie się o nich dowiem, może też je ze sobą zabiorę, jeśli będą istotne. To na tyle. Już do zobaczenia, do następnych filmów. Pa!